Witam w kolejnym filmiku, przypominam, opcja pełny ekran, arabskość, arabskość, cóż to takiego jest, więc kiedy używamy, że tak powiem, takiego pojęcia określenia arabskie klimaty, które to składniki to sprawiają, przede wszystkim są to zapachy bardzo intensywne, takie właśnie, że tak powiem, niekoniecznie europejskie, może właśnie przeładowane, momentami wręcz mdlące, natłok różnych nut, nut ciężkich, nuty drzewne, często żywica agarowa, nuty przyprawowe, typu właśnie szafran, często petów róża, jaśmin, zresztą jaśmin przypomina w kulturze arabskiej jest to kwiat kobiecy, a róża jest to kwiat męski. Generalnie często połączenie róża, ud, szafran, róża, szafran, tego typu klimaty. To nie są klimaty, które ja lubię. Ja nie lubię agaru, ja nie lubię przeładowanych zapachów, których brak przestrzenności, nie lubię też takich zapachów, które powodują nudności, więc ten aspekt arabski to jest coś, co kusi, ponieważ te zapachy są zwykle niesamowicie intensywne, ekspansywne, ogoniaste itd., itd., natomiast po prostu mogą być same w sobie nie do przejścia. To też zależy, jakie kto klimaty lubi, czego oczekuje. Natomiast pewne niuanse są przeze mnie poszukiwane wśród arabskich, na przykład jakiś może ciekawy cynamonowiec, może właśnie zapachy niekoniecznie właśnie z tym udem. Jeżeli chodzi o takie marki europejskie, marki francuskie, które jakby poszły w stronę takiej arabskości, to na pewno wymieniła Montal, Mancera oraz Kajal. Są to marki, które takie powiedzmy bawią się tym tematem też, niekoniecznie będąc arabskimi. Jeżeli chodzi w ogóle o takie dobrze zrobione klimaty arabskie, to można znaleźć takie zapachy, natomiast jest dużo takich, bym powiedziała, tanich arabskich zapachów, które po prostu jak dla mnie niekoniecznie są unikalne, to wszystko jest w jakimś takim podobnym stylu. Ale wracając do Wardy Kajal, bo o nim wspominałam a propos tej takiej arabskości, która trochę przeładowywała ten zapach jest jakiś taki owocowy, jest troszeczkę przywrócony, jest troszeczkę takie owoce leśne, ale też taka nuta arabsko-mydlana. I to wszystko po prostu nadaje takiego przeładowania. Po prostu mamy odczucie, że tego wszystkiego jest za dużo, co właśnie niestety powoduje jakiś dyskomfort i nudności. Coś by należało odjąć, bądź też troszeczkę nadać może jakieś takie lekkości, przestrzenności dodać temu zapachowi, bo już na przykład lamar, pomimo tego, że jest bardzo gęsty, intensywny, ekspansywny i taki też troszeczkę w stronę arabską, ale jednak te niuanse arabskie jakby nie zdominowują i cały czas obstawiam wersję, że lamar dużo bardziej mi odpowiada niż na przykład bakara, który jest po prostu zbyt wszechobecny. Tutaj w przypadku lamaru mamy klimat, jakby intensywność, moc, siłę. Bakara to jednocześnie to jest taki bardziej owocowy klimat, jest trochę przełamany i jest jak dla mnie bardziej unikalny, a to jest dla mnie bardzo ważna cecha, czyli unikalność, ale również właśnie parametry. Nie lubię zapachów bliskoskórnych, lubię, jeżeli ten zapach po prostu żyje, daje znać o sobie, jest właśnie ogoniasty, ekspansywny. Ta projekcja jest zdecydowanie na takim, że tak powiem, szerszy zasięg. Tak, i to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Ręka mi już odpada, już nie mogę tego trzymać z telefonu. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłam kwestię arabską. Wymieniłam też składniki, które tam się często pojawiają. Zdecydowanie też takim składnikiem, który nazywa się składnik typu wanilia. I tutaj to już kolejny składnik, którego ja nie lubię. W połączeniu z jakimś natłokiem, no to już w ogóle intensywnie przeładowanie i jeszcze słodko z wanilią, to już po prostu może być katastrofa niestety jak dla mnie. Co nie znaczy, że w takich klimatach nie możemy odszukać jakichś perełek. Koniecznie dajcie znać, czy jakąś perełkę arabską możecie polecić. One są często bardzo niedrogie ze zapachem. Z arabskich marek ciekawych to wymienię marka Abdul Samad Al-Qurashi. Fenomenalny zapach blend, safari, czy też no generalnie ten citrus, czyli taka skórzana kurka citrus, tam jest bardzo dużo ciekawych perełek z tej marki, co nie znaczy, że wszystkim podpasowało, no nic, już kończę, także koniecznie dajcie znać, może tutaj znajdę jakąś cynamonową perełkę arabską bez agaru i bez jakichś takich natłoku nut i bez może wanilii. Ja powiem tak, ukochanym cynamonem jest na pewno kanale de la Sri Lanka, kompania de la India, ale po prostu ten zapach jest zbyt ulotny, ale tam jest przepięknie cynamonowo, słodkawo, tak niesamowicie miękko i szlachetnie.